Jest ostrość? Chyba jest. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil Malinowski, witam Cię na moim kanale oraz zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, dajcie łapkę w górę. Niedługo będę organizował live'a, więc jeżeli macie jakieś pytania, na które byście chcieli dostać odpowiedź w zakresie treningowym, fizjoterapeutycznym, w komentarzach na dole wpisujcie, a ja przez godzinkę będę starał się odpowiadać na wszystkie Wasze pytania. Również Cię zachęcam do obserwowania mnie na Facebooku oraz na Instagramie Physiomotion, Kamil Malinowski itd., itd. Jest piękny piątkowy poranek, a więc łyczek kawy musi być. A bardziej już końcóweczka. A w dzisiejszym materiale chciałem poruszyć kilka dobrych kwestii związanych właśnie z tym, że ludzie nie potrafią zbudować klaty piersiowej i jakie najczęściej 5 błędów wciąż jest powielanych. Więc do dzieła. Pierwszym najważniejszym błędem, jaki spotkałem u osób, które ja na początku prowadzę lub też osoby, które są nawet średnio albo bardzo zaawansowane, jest to, że one omijają często prace ekscentryczne mięśni. Czyli żeby wybudować ogromny potencjał hipertrofii, musimy używać tej fazy ekscentrycznej. Jak wiemy doskonale, nasze ciało pracuje w trzech jakby takich wariantach. Izometria, koncentryka, ekscentryka. Jeżeli omijam ekscentrykę i bardziej skupiam swoją pracę na koncentryce, sprawiam, że omijam trochę niektóre szlaki hipertrofii, czy to funkcjonalnej, czy niefunkcjonalnej. Jeżeli mówimy również o ekscentryce, to warto byłoby tu zwrócić uwagę, że Wy jesteście za pomocą ekscentryki w stanie wybudować 130-150% Waszego maksa, czyli tego 1RM, Repetition Max, albo ciężar maksymalny, czyli CM po polsku. Fajnym takim kluczowym elementem jest również nauka przede wszystkim naszego ciała tego, żeby absorbowało energię, czy jakiś ciężar, moment ruchu, siły wypadkowe itd., itd., przez to, żeby absorbowane było przez to mięśniowo, a nie stawowo. Czyli jeżeli Wy tylko i wyłącznie skupiacie swoje jakby takie ćwiczenia, czy też programowania treningowe na koncentryce, czyli jak bardzo wypchnę szybko ciężar w górę, na przykład przy przysiadzie albo przy bench pressie, to Wy omijacie ten szlak. Czyli w momencie, kiedy będziecie chcieli później na przykład skoczyć, to cała siła uderzenia nie spłynie u Was na mięśnie, ale na stawy, co będzie błędem. A właśnie ekscentryka będzie uczyła mnie tego, żeby nauczyć swoje ciało absorpcji mięśniowej. Logiczne, prawda? Jeżeli również będziemy tu mówili o hipertrofii funkcjonalnej czy też niefunkcjonalnej, faza ekscentryczna co Ci daje? Większe domsy, większy stres metaboliczny, większe napięcie mięśniowe, więcej wyrzutu hormonów typu wzrostu, testosteronu itd., itd. Przez to mamy większy stan zapalny i więcej naprawimy tych białek szybko kurczliwych. Czyli mocniej pobudzimy komórki satelitarne do tego, żeby nadprodukowały mi białka. Te szybko kurczliwe na przykład, tak? Ekscentryka jeszcze daje mi ten dobry tip, czyli ta faza negatywna, że będę pobudzał więcej jednostek sensomotorycznych, tak? Czyli im więcej tego pobudzę, tym większa będzie siła końcowa, tym więcej po prostu mięsa zbuduję. Logiczne. Tak odchodząc trochę już od ekscentryki, bo tutaj moglibyśmy mówić o tym 10 nawet godzin, to chciałbym poruszyć kwestię dotyczącą kolejnej, czyli takiego drugiego błędu, który najczęściej ja zauważyłem jako trener i fizjoterapeuta u klientów, albo też u osób trenujących, jest w ogóle nieprawidłowa postawa ciała. Jeżeli ktoś z Was ma za dużą hiperkifozę w odcinku piersiowym, czyli ma typowego garba, najpierw niech zwróci uwagę na to, żeby wybudować fundamenty, czyli doprowadzić swój kręgosłup tylko do naturalnej kifozy w odcinku piersiowym, a dopiero później na przykład budować klatkę piersiową. Trzecim błędem, gdzie ludzie najczęściej mi piszą gdzieś tam na Facebooku czy też Instagramie, co jest nie tak, jest przede wszystkim to, że ludzie nie planują w pierwszym okresie przygotowawczym, czyli w okresie takim periodyzacyjnym, treningu funkcjonalnego, czyli leżą najprawdopodobniej fundamenty. O jakich fundamentach tu będziemy mówili? O zębatym przednim, o stożku rotatorów, o nieprawidłowo usytuowanej łopatce na Twoim kręgosłupie. Jeżeli któryś z tych elementów jest nieprawidłowy, z automatu nie wybudujesz klaty piersiowej. No uwierz mi, nie ma opcji. To nie jest teoria, tylko to są fakty.
jeżeli będziemy trochę bardziej się zagłębiać, to czwartym takim tipem i największym błędem, dlaczego nie rośnie Ci klata piersiowa, jest właśnie protrakcja łopatek. Czyli łopatka powinna być położona w tej płaszczyźnie, jednak z automatu ona się obraca bardziej do rotacji i do protrakcji i dlatego jest trochę pochylona w przód. To jest nic innego jak interior anterior glenoideis, czyli IAG. Czyli pochylenie przedniodolne. Jeżeli masz takie ułożenie łopatki, z automatu gwarantuję Ci, że nie jesteś w stanie wybudować hipertrofii mięśniowej z tego względu, że klatka z automatu się spina. Czyli przyczepy początkowe i końcowe zbliżają się do siebie, nie wygenerujesz potencjału siłowego, nie zbudujesz klatki piersiowej. Piątym i ostatnim takim elementem najczęstszych błędów, czemu nie jesteś w stanie wybudować potężnej klaty, jest to, że nieprawidłowo wzmacnia stożek rotatorów. Mamy cztery główne mięśnie, jakie powinniśmy wzmacniać, jeżeli chodzi o pierścień rotatorów: nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obojmniejszy i podłopatkowy. Większość z nich jest rotatorami zewnętrznymi. Ja również proponuję swoim klientom i od razu zauważyli wzrost siły, lepsze ustawienie łopatki, lepsza stabilność głowy kości ramiennej w panewce łopatki, żeby wzmacniali właśnie mięsień podłopatkowy. Większość ćwiczeń takich typowo YouTube'owych, jak mi znajomi wysyłają, gdzieś tam popularnych trenerów, właśnie mówi o tym, żeby magicznie robić rotację zewnętrzną. Jedne z ciekawszych badań, kiedy znalazłem na przykład jeszcze w tamtym roku, obaliło tezę właśnie, że ten ruch rotacji zewnętrznej będzie świetnie Ci wzmacniał mięsień podgrzebieniowy, jak i stożek rotatorów, ponieważ przez 3/4 ruchu, a dokładnie przez 70%, ścięgno mięśnia podgrzebieniowego przeskakuje mi nad kością, czyli zmienia swoją biomechanikę ruchu i wtedy mięsień jest wyłączony. Dopiero pod koniec tego ruchu on się dopiero zacznie uruchamiać. Więc nie te ćwiczenie, rozwalasz jeszcze bardziej bark, ponieważ w momencie, kiedy masz 90 stopni odwiedzenia, już mniej więcej masz kolizję wyrostka barkowego z guzkiem kości ramiennej i powodujesz ból. Nie zbudujesz tam izometrii, nie zbudujesz siły, nie rośnie Ci klata. Więc skup uwagę na to, żeby izometrycznie dopinać stożek rotatorów, ale mięśnie, które są w nim osobione, a zauważysz, że stabilność lokalna przełoży się od razu na siłę globalną. I dopiero wtedy wybudujesz klatę piersiową. Jeżeli materiał Ci się podobał, a mam nadzieję, że tak, daj o sobie znać, wpisz w coś w komentarzu. Tak jak już wcześniej wspomniałem, będę organizował live'a. Pisz komentarz, daj łapkę w górę, obserwuj mnie na YouTubie, na Facebooku i Instagramie. A więc, no trzymaj się i miłego weekendu. Ściskam, Sherlock.